Siemano, jestem Namianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna skrzyneczka, którą będziemy testować. Po teście tej luksury jestem zadowolony, a dzisiaj mamy sobie polecaną, czyli Once Upon a Time, chyba tak to się czyta. Będziemy sobie otwierać po cztery te skrzyneczki. Mamy tylko 126 zł, więc szybko pójdzie. Mam nadzieję, że sobie po prostu zarobimy na tej skrzyneczce. Jest to skrzyneczka, którą możecie otworzyć za to, że użyjecie mojego kodu, więc oj, to chyba obowiązkowo trzeba sobie otworzyć. No chyba, że już użyliście wcześniej innego kodu, to możecie sobie tylko zmienić kodzik na mój, żeby po prostu dostawać plus 5% do doładowania i żebym ja zarabiał z tego, że wy sobie doładowujecie. Bo inne kody to wiecie, takie sobie są. Ten mój jest najlepszy, co nie? O, Bizonik wygląda fajnie. No i przynosi też profit, więc fajnie, tutaj nie będzie jakiegoś dużego profitu na tym odcinku. Nie spodziewam się tego, że, no nie wiem, tutaj najdroższy skinek jest po 14 zł, że wyciągnę stąd miliony złotych. Ale może coś się uda, może z 200 zł dobijemy po otwarciu tych skrzynek, może, nie wiem, może po prostu stracimy wszystko. No zobaczymy zaraz. Pootwieramy sobie trochę tych skrzynek, po prostu mam... Ja wam zrobię taką symulację, żebyście wy mogli sobie zobaczyć, co z tej leci skrzynki. O właśnie. O i właśnie mamy tego auga, który na 0,12% sobie leci. Więc no, po prostu taka symulacja, żebyście mogli sobie doładować, otworzyć ewentualnie, jeżeli chcecie jakieś tanie skinki sobie zgarnąć. Oczywiście będziemy testować też kolejne skrzynki, które tam były, te po 2 zł, po 3. Więc wszystko będzie przetestowane, ale to w następnych dniach dopiero. Dzisiaj mamy 24, więc do końca czerwca będą się pojawiać odcinki, gdzie testujemy kolejne skrzynki, czyli przez najbliższy tydzień jeszcze będę testował te skrzyneczki. Będziecie sobie mogli po prostu patrzeć, co z nich leci. No i później ostatecznie będziecie mogli sobie doładować GeForce Kingsa i zobaczyć w sumie, która skrzyneczka najlepsza i którą się najbardziej opłaca otwierać. No i tutaj mamy nawet spoko profit, mi się wydaje, 126 zł chyba miałem dokładnie na start i kilka na grosze, ale to te grosze już pominiemy, więc liczmy, że miałem 126 zł. No i zobaczymy sobie, co teraz wleci z tej skrzyneczki, bo wszystko co chciałem to chyba powiedziałem. Oczywiście niedługo streamek będzie kolejny, czyli już w najbliższy weekend, więc zachęcam wszystkich, żebyście wpadli, pogramy sobie trochę w gry z widzami, nie wiem, może Lola, może pogramy sobie właśnie w CS-ka, jakieś skrzydłowe, może Faceita, matchmakinga, tak żeby się po prostu fajnie, świetnie z wami bawić. Mam też plan zrobić od Silvera 1 do Globala na skrzydłowym, ale to właśnie od poniedziałku, już dzisiaj jest chyba czwartego, ile się nie mylę. Tak, jest czwartek, więc od poniedziałku chciałbym zrobić od S1 do Globala na skrzydłowym. No i właśnie będę tam dużo grał z wami, oczywiście będzie rozdawanie skinów, więc zachęcam też bardzo serdecznie. No i tutaj teraz taki labirynt nam wylatuje z tej skrzyneczki. 10 tysięcy otwarć ma prawie ta skrzynka, no to ładnie w sumie, ładnie. Zobaczymy sobie, co nam teraz wyleci. Chciałbym, żeby ten agencik poleciał w sumie. Jorik leci, więc Jorik tak średnio. Jeszcze mamy chyba 3 otwarcia te skrzynki. Tak mi się wydaje, coś koło tego będzie. Dobra, skipniemy sobie. No, wydaje mi się, że to może być profit. Zobaczymy, jaki kontrakt będzie. Już nie będę otwierał więcej tych skrzynek, bo to za długo by trwało, ale zrobimy sobie ze wszystkich skinów kontrakcik i podsumujemy sobie dzisiejszy odcinek. I jeszcze raz sobie otworzymy 4 sztuki. No i zobaczymy sobie, co nam teraz leci. Heaven Guard, Ghost Crusherder, nie wiem jak to się czyta. No i ostatnie, nie, chyba jeszcze na jeszcze jedną skrzynkę starczy solo. O, Osiris jeszcze wyleciał. I jeszcze jedną sobie otworzymy. Otwórz i zobaczymy sobie, co nam leci. I co nam wylatuje? Walencja. No Walencja tak średnio, ale dobra. Zobaczymy sobie w ekwipunku, czy mamy profit. 128, 2 zł profitu. Dobra, to może kontrakt odda. I w sumie z tym skinem możemy iść też sobie na upgradera, bo to będzie jakiś tani skinek, to damy go sobie na 10%. A na razie robimy sobie kontrakciki i zobaczymy sobie, na czym skończymy po prostu. Cyk. Tak, 2,77. Ile mamy? 76 skinów, czyli będzie około 8-9 kontraktów jeszcze, więc szybko sobie przeklikam. 4,14, później będą te droższe skinki. Oczywiście 126 zł miałem na start. Po otwarciu skrzynek miałem 2 zł na plus, a zobaczymy, jak będzie po kontrakcie i po upgraderze. No dobra, 6 zł już skinek był, to mnie satysfakcjonuje. Dobra, 8,81, jakiś kałak, no też może być dobry. Okej, na razie przy tych tanich skinach na kontraktach mamy profit, jestem w szoku. Nie spodziewałem się, że kontrakty będą oddawać, a na razie oddają i to tak w miarę dobrze.
No oddają, chyba że kluczyk jest jakiś tańszy. Nie, no kontrakty na razie oddają. Aż za dobrze bym powiedział, no ale zobaczymy zaraz, jak przejdziemy tych najdroższych skinów. 22 zł, jakiś Gajlar, co to będzie? O, już nie oddał. Jeszcze 22, to mamy 3 kontrakty. 30 zł wrzucamy, ile dostaniemy? 18, no i pochwaliłem za szybko. 38 wrzucamy i dostaniemy ile? 24, dobra, robimy ostatni kontrakt. Stówka będzie, czy nie będzie stówki? 113, okej, okay. Jakiś auk. Co to za auk? Sydmeat, chyba tak to się czyta. Dobra, mówiłem, że na 10%, to dajemy go na 10%. W dzisiejszym filmie to wszystko, widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia już jutro. Siemano.